Cześć, witajcie na moim kanale. Jeśli jeszcze mnie nie znacie, nazywam się Hubert. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, w jaki sposób możecie przygotować w domu takie oto klipsy do malowania. Oczywiście można kupić gotowe, ale ich zrobienie jest niezwykle proste i na pewno sprawi Wam mnóstwo satysfakcji. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym serdecznie zaprosić Was na mój profil na Instagramie. Znajdziecie tam materiały niepublikowane do tej pory na YouTube. Miłego seansu! Do wykonania klipsów będziesz potrzebować podstawowe narzędzia. Kombinerki, klej, ja użyłem silikonowego, bo akurat taki miałem, mini szlifierkę lub inne narzędzie do cięcia. Klipsy zrobiłem z zaostrzonych patyczków. Polecam zakończony płaską końcówką dużej wykałaczki. Możesz także wykorzystać jednorazowe pałeczki do sushi, aczkolwiek według mnie są nieco za grube. Oczywiście będą też potrzebne zaciski krokodylowe. Im mniejsze, tym lepiej. Swoje dorwałem w popularnym dyskoncie. Koszt to około 20 zł za 80 sztuk. Jeśli patyczki są zbyt długie lub zbyt szerokie, przycinamy je na odpowiedni wymiar. Pamiętajcie o okularach ochronnych i masce. Warto po skróceniu przeszlifować końcówkę patyczka. Będzie Wam łatwiej nałożyć zacisk. Przed zmontowaniem nakładamy odrobinę kleju, a następnie całość ściskamy lekko kombinerkami. Zaciski, które zakupiłem, mają gumową obejmę, która maskuje ostre krawędzie. Nie trzeba nakładać dodatkowego kleju. Po ściśnięciu kombinerkami najprawdopodobniej trochę go wypłynie spod zacisku. I to tyle. Wykonanie kompletu zacisków zajęło mi trochę ponad godzinę. Polecam zakupić krokodylki w co najmniej dwóch kolorach. Jeśli będziecie malować naraz elementy z dwóch różnych modeli na ten sam kolor, bez problemu rozróżnicie części z poszczególnych pudełek. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten krótki poradnik zainspiruje Was do zrobienia własnych klipsów, jeśli jeszcze ich nie posiadacie. Jeżeli macie jakieś uwagi co do filmu, dajcie proszę znać w komentarzu. Zapraszam także do śledzenia mojego kanału. Do zobaczenia następnym razem.